Mam tutaj napisany wzór na pochodną złożenia funkcji w przypadku kiedy mamy do czynienia ze złożeniem funkcji wielu zmiennych. No i ten wzór pojawiał się już wielokrotnie w poprzednich filmach I ja podawałem kiedyś takie intuicyjne uzasadnienie skąd ten wzór się bierze. Ono było oparte na takich trochę argumentach typu machanie rękami czy też skracanie takich wyrażeń typu df po dt razy dt, że to się tutaj coś skraca. No i to są takie nieformalne argumenty. No, a teraz zajmiemy się tym, żeby formalnie ten wzór sobie wyprowadzić. Tak, żeby nikt się nie przyczepił, że my tutaj tego typu yy, niepoprawne argumenty, nie do końca formalne stosujemy, jak te, które tutaj wymazałem. No to, żeby się tym zająć, to teraz przypomnijmy sobie, z czym tutaj mamy do czynienia. Więc tu mamy złożenie dwóch funkcji. Najpierw mamy funkcję, która przekształca prostą rzeczywistą w jakąś wielowymiarową przestrzeń. To jest ta nasza funkcja V. Czyli tutaj mamy jakąś wielowymiarową przestrzeń. Możemy myśleć, że to jest przestrzeń np. dwuwymiarowa, możemy myśleć trójwymiarowa, cztero, siedmiu, dziesięcio, jedenasto, stuwymiarowa, jakakolwiek. Następnie ta funkcja f jest określona na tej wielowymiarowej przestrzeni i przekształca tę wielowymiarową przestrzeń z powrotem w prostą rzeczywistą. Czyli widzimy, że złożenie tych dwóch funkcji to jest funkcja, która przekształca prostą rzeczywistą w prostą rzeczywistą, czyli to jest po prostu zwyczajna funkcja jednej zmiennej. O wartościach liczbowych, i dlatego tutaj po lewej stronie występuje po prostu zwyczajna pochodna, nie żadna pochodna cząstkowa czy gradient, zwyczajna pochodna. Natomiast ta wielowymiarowość tutaj się pojawia jako taki etap pośredni, że my tutaj przechodzimy po drodze przez tą wielowymiarową przestrzeń i jak rozkładamy to na, na te dwa etapy, gdzie jednym z przystanków jest ta wielowymiarowa przestrzeń, no to tutaj pojawiają się po prawej stronie właśnie pochodne funkcji o wartościach wektorowych, pojawia się gradient funkcji i tak dalej. No i teraz formalne uzasadnianie tego wzoru, który tutaj mamy. Zaczniemy od napisania formalnej definicji lewej strony tego wyrażenia. Tutaj mamy po prostu pochodną jakiegoś złożenia. No to no, napiszmy, co to jest z definicji pochodna funkcji. To jest granica przy h dążącym do zera. To jest granica z ilorazu różnicowego. No i tutaj zamiast h czasami się pisze delta t, które się kojarzy z dt, czyli z tymi przyrostami. Więc jak ktoś woli, to może tutaj sobie zamiast h napisać delta t, ale ja napiszę. H, bo jest krócej, czyli zawsze dzielimy przez ten przyrost, a w liczniku mamy różnicę wartości funkcji w punkcie T plus H odjąć wartość funkcji w punkcie T. Czy tutaj jedyna różnica to jest właśnie, że ten argument raz jest T plus H raz jest T. No i to jest formalna definicja. Pochodnej tego złożenia, czyli formalna definicja lewej strony tego wyrażenia. Teraz możemy zacząć się zastanawiać, jak uzasadnić, że to jest równe temu, co jest po prawej stronie. No więc odwołałem się tutaj trochę do intuicji, którą kiedyś podawałem, że myślimy, że tutaj mamy jakiś malutki przyrost argumentu funkcji, to będzie dt, i pytamy, jaki przyrost wartości tutaj odpowiada temu w tej wielowymiarowej przestrzeni. No i tutaj temu odpowiada jakiś wektor. No i ten wektor, no to jest. Coś z grubsza dv po dt, no razy ten przyrościk dt. No tutaj możemy myśleć o tym, że to, się, że to nam się skróci. No i tutaj mamy jakiś taki wektor, który odpowiada temu przyrostowi. No i następnie my patrzymy, jak się zmienia wartość funkcji f. Wtedy, kiedy argument tej funkcji f przesunie się o jakiś taki wektor, no i wiemy, że temu odpowiada tutaj. Coś, co nazwaliśmy kiedyś pochodną kierunkową, no i tutaj będzie to pochodna w kierunku tego wektora dv pod dt, czyli w kierunku wektora v' z tej funkcji f. Więc to, to było takie z grubsza uzasadnienie intuicyjne, dlaczego ten wzór zachodzi. No to teraz, żeby to udowodnić formalnie, to zastanówmy się, co to jest właśnie to dv pod dt. Napiszmy więc formalną definicję v' od t. Co można równoważnie oznaczyć dV po dt od t, to jest dokładnie to samo. Czyli to znowu będzie granica ilorazu różnicowego. No, definicje pochodnej zawsze wyglądają z grubsza tak samo czyli granica przychodząca do zera. Z ilorazu różnicowego tutaj mamy w mianowniku h, a w liczniku mamy v w punkcie t plus h odjąć v w punkcie t. No i teraz Będziemy chcieli jakoś połączyć te wzory, I ja tutaj teraz zapiszę to, co tutaj mam w trochę innej postaci. Mianowicie zapiszę to w ten sposób, że to, to jest oczywiście granica tego ilorazu. No to ja zapiszę tę granicę ilorazu jako po prostu wartość tego ilorazu, że to będzie V od t plus h, odjąć V od t podzielone przez h. No ale wiadomo, że to nie może być równe. Przede wszystkim, jak tutaj nie napisałem tej granicy, no to mam tutaj wyrażenie, które zależy od h, jest funkcją h. My się w zależności od h pozbywamy, przychodząc do granicy, zbiegając z h do zera. Jak nie napisałem tej granicy, no tutaj mamy jakąś funkcję h, no i dla różnych wartości parametru h, to ten iloraz może mieć różne wartości. No więc, żeby to uratować, no tutaj dodam taką funkcję r od h, która po prostu będzie zdefiniowana jako różnica między tym, co tutaj mamy, tym, tym tym ilorazem różnicowym, a wartością tej granicy, tą konkretną liczbą, jaka jest wartością tej granicy. No i w ten sposób możemy to r od h zdefiniować, jako właśnie tę resztę. I to jest taki trik, który w analizie często się stosuje, przy czym to, co tutaj warto zauważyć i co jest kluczowe, to, że ta reszta, nieważne jak, jaka jest postać tej funkcji, jaka jest ta zależność, ale to, co jest najważniejsze, to, że kiedy h dąży do zera, to ta reszta dąży do zera. No bo jak przejdziemy do granicy do zera, no to ten iloraz zbiega do tego, czyli oczywiście ta reszta musi dążyć do zera, żeby to się zgadzało. No i teraz będę to dalej przekształcał, po to, żeby jakoś te dwa wzory, które tutaj napisałem, ze sobą połączyć. No ja to będę chciał połączyć w taki sposób, że tutaj w tym pierwszym występuje f w punkcie v od t plus h, no, i tutaj też występuje V od T plus H. Ja będę chciał z tej drugiej zależności wyznaczyć to V od T plus H i wstawić do tej pierwszej zależności. No, to żeby to wyznaczyć, no to tutaj pomnożymy obie strony przez H. Czyli po lewej stronie mamy DV po DT w punkcie T razy H. No, a po prawej tutaj H w mianowniku zniknie, czyli będzie V od T plus H odjąć V od T. Dodać i tutaj będzie H razy ta reszta od H. No i tutaj to, co mamy, ta różnica, no to może się komuś kojarzyć z, z czymś, co intuicyjnie nazywaliśmy DV. Także to jest coś typu DV, no, ale to jest taka uwaga na boku, że można to sobie z tym skojarzyć. Natomiast tutaj jeszcze jedno oznaczenie chciałbym wprowadzić, bo tutaj pojawia się taki iloczyn h razy r od h. No i my nie wiemy, ile jest to r od h1. Co wiemy, to wiemy, że ta reszta, czy ta różnica dąży do zera, jak h dąży do zera. No jak jeszcze to pomnożymy przez h, to to będzie jeszcze szybciej dążyć do zera. I to też jest tutaj kluczowe. Więc to tutaj sobie oznaczymy czymś, co się często w analizie używa takiego symbolu. Mianowicie o od h. No i nieważne, jaka jest ta zależność konkretnie od h co, co jest istotne, to jest, że jak o od h... Czyli taka mała rzędu h jest podzielona jeszcze przez, przez, przez h, to przy h dążącym do zera to nadal dąży do zera. No i rzeczywiście tak jest. To znaczy, jeżeli my h razy r od h podzielimy przez h, no to mamy r od h, a r od h dąży do zera. Czyli tutaj potem zamiast pisać takie skomplikowane wyrażenie, napiszemy po prostu o od h i wiemy, że o od h nawet podzielone przez h dąży do zera. No, i teraz, tak jak mówiłem, będę tutaj chciał poprzestawiać z prawej na lewą, tak żeby dostać wyrażenie na V w punkcie T plus H. No to widzimy, że musimy to V od T przestawić na drugą stronę. Czyli to będzie V od T. Dodać DV po DT. Z pewnych względów akurat taką kolejność tutaj lubię mieć. Razy H. No i plus, czy też minus tutaj mamy. Minus ta mała rzędu h, czyli o od h to jest coś, co dąży do zera szybciej niż h. Teraz, jak ktoś zna wzór Taylora, wie co to jest, no to natychmiast rozpoznaje wzór Taylora w tym napisie, który tutaj mamy, który nam mówi, że wartość funkcji v w punkcie t plus h, gdzie h jest jakimś małym przyrostem, to jest wartość funkcji v w punkcie t plus pochodna funkcji v w punkcie t razy przyrost h, to jest nasz człon liniowy. Plus poprawki wyższych rzędów. Czyli tutaj mamy wartość funkcji, poprawkę liniową i tutaj plus poprawki wyższych rzędów. No tutaj akurat te poprawki napisałem z minusem. Mógłbym napisać, nazwać to minus o od H, wtedy miałbym plus. Oczywiście to nie ma większego znaczenia, bo i tak nie wiemy dokładnie, jaka jest wartość tej reszty. Jedyne co wiemy, to jak szybko ona dąży do zera. Więc czy to jest z plusem, czy z minusem, to, to jest z grubsza bez znaczenia. No, ale teraz możemy wreszcie dokończyć nasze wyprowadzenie. Tak jak mówiłem, będę chciał wstawić do tego żółtego wzoru to, co wyliczę, tej v od t plus h. Więc tutaj muszę sobie zrobić trochę miejsca. I tutaj wkleję. O, tę definicję, którą tam miałem na żółto, którą sobie przekopiowałem w międzyczasie. I teraz będziemy dalej to wyprowadzenie tutaj kontynuować. No to może weźmy inny kolor i napiszemy, że to jest w takim razie równe granicy. Przy h dążącym do zera. Mamy h w mianowniku, tutaj będzie f. I zamiast tego v, właśnie wstawię to, co sobie wyliczyłem. Czyli wstawię tutaj v od t plus pochodna dv po dt. To może w skrócie napiszę v' od t, żeby nie mieć piętrowych ułamków, razy h. No i plus ta poprawka wyższego rzędu. Od tego muszę odjąć wartość funkcji f w punkcie v od t, zgodnie z definicją. No i to jest wszystko podzielone przez h. No i teraz przechodzimy do granicy z h, dążymy do zera. No i tutaj, właśnie mamy człon stały, tutaj mamy człon liniowy, tutaj poprawka wyższego rzędu. No i ta poprawka w porównaniu z tym członem liniowym jest, yy, jest bardzo mała, dąży do zera dużo szybciej, więc w zasadzie możemy tutaj o niej zapomnieć. I po prostu wartość tej granicy, jak pominiemy te poprawki, będzie znowu taka sama. No i teraz, po pominięciu tej poprawki wyższego rzędu, która w granicy i tak niczego nie wnosi, rozpoznajemy tutaj wzór na pochodną kierunkową. Na pochodną kierunkową w punkcie v od t, bo tutaj ten argument jest powtórzony, w kierunku wektora v' od t, bo to jest ten wektor, który mnoży przyrost h. To jest dokładnie wzór na pochodną kierunkową, czyli możemy napisać, że to się równa pochodna kierunkowa w kierunku wektora właśnie v' od t, to jest ten wektor, który mnoży przyrost h z funkcji f w punkcie v od t. To jest dokładnie wzór na pochodną kierunkową. Jak ktoś nie pamięta, może zajrzeć do filmu na ten temat. No a z drugiej strony, wiemy, że pochodna kierunkowa. Jest związana z gradientem funkcji takim wzorem, że ta pochodna kierunkowa jest równa gradientowi funkcji f no, w tym punkcie v od t. W tym punkcie v od t. Razy gradient to jest wektor, mnożymy to skalarnie przez pochodną tego wektora v' od t. No i w ten sposób odtwarza nam się ten wzór, który chcieliśmy wyprowadzić. No i tym razem Poprawnie, formalnie go wyprowadziliśmy takimi metodami, standardowymi metodami z analizy matematycznej. No, podsumowując, można powiedzieć, że w jakimś sensie sformalizowaliśmy te intuicyjne argumenty oparte na analizie jakichś malutkich przyrościków, na jakichś rysunkach, które pokazywałem we wcześniejszych filmach. Przy czym sama idea dowodu oczywiście jest taka sama, tylko tutaj my to zapisaliśmy w taki bardziej formalny, ścisły sposób. No i obie rzeczy są bardzo ważne. Z jednej strony, żeby mieć jakieś wyobrażenie, jak to się dzieje, co się skąd bierze, i mieć jakieś wyobrażenie na temat tych obiektów matematycznych, którymi manipulujemy, a z drugiej strony, żeby w razie potrzeby umieć te intuicje, te wyobrażenia zapisać w formalny, ścisły sposób i nadać temu postać takiego ścisłego matematycznego wyprowadzenia, do którego nikt nie będzie się mógł przyczepić, że używamy jakiejś, jakiegoś machania rękami i skracamy dt z dt.